Dzień dobry, witam serdecznie. Przychodzę dzisiaj z filmem, do którego się zabierałam już nie pamiętam od kiedy. Chyba po prostu, nie wiem, nie jestem zwierzęciem dobrym w organizacji, tak mi się wydaje. Albo może mi się tylko tak wydaje. W każdym razie zrobiłam takie małe sprzątanie moich szafek z perfumami i wynikiem tego jest to, że będę sprzedawać 13 zapachów. Mam nadzieję, że podczas tego filmu któryś Was zaciekawi na tyle, że zechcecie go ode mnie kupić. Wszystkie zapachy, nie wiem, czy muszę to dodawać. Może ktoś jest nowy, ale wątpię, żeby ktoś nowy trafił na ten film. Ale jeżeli, to muszę to powiedzieć, są oryginalne. Nie ma mowy, żeby tu był zapach jakikolwiek nieoryginalny. Źródła pochodzenia są różne, albo perfumerie internetowe, albo Sephora, albo Douglas. Innego, że tak powiem, wyjścia nie ma, także są tylko zapachy oryginalne. Nie ma tu żadnych podróbek. Dlaczego się ich pozbywam? Wiecie, w życiu jest tak, że czasami coś tam się nudzi. Lepiej, żeby to był przedmiot niż człowiek, prawda? Więc myślę, że to jest dość zdrowe. Poza tym poczułam nagłą potrzebę zrobienia miejsca na coś nowego, po prostu, na jakieś nowe zapachy, uzyskania też pieniędzy na ten cel i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby taką wyprzedaż zrobić na kanale. Po kolei będę Wam przedstawiać zapachy, które tutaj przygotowałam właśnie do tej wyprzedaży. Pierwszy ogień pójdzie L'Inter di Givenchy Intense. Rozstaję się z nim z bólem serca, ale zauważyłam, że bardzo rzadko go używam. Bardzo rzadko. Pojemność jest praktycznie wyjściowa. Nie widać przez to, ale słychać jak chlupocze. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Może ubytek jest około 5 ml, to wszystko. To jest maksimum. Jest to pojemność 80 ml, jest to woda perfumowana, cena to 200 zł, także L'Inter di, wanilia, sezam, dość dobry zapach na jesień, zimę, taki właśnie ciepły otulacz, dość też elegancki, dość też zmysłowy. Myślę, że sprawdzi się właśnie teraz nawet na ten okres przedświąteczny. Też będzie przyjemny, aczkolwiek jest to zapach dość też poważny, ma w sobie jakąś taką powagę. Ja oczywiście w opisie zostawię linki do wszystkich tych zapachów, żebyście do ich pojemności też takich, jakie mam, pokazuję Wam teraz na filmie, jakie mam w sprzedaży, żebyście mogli zobaczyć sobie ceny mniej więcej, jakie są, prawda? A jeżeli chcecie poczytać więcej, dowiedzieć się, to oczywiście na Fragrantice są opisy obszerne, są recenzje, można się zaznajomić. Kolejny to Escada Especially Elixir. Taki oto. Zobaczcie, też jest całkiem dużo tego płynu jeszcze w środku, różowego. Może przestanę trząść, będzie widać lepiej. To jest woda perfumowana 75 ml. 110 zł to jest cena za ten flakon. Jeżeli chodzi o zapach, to jest zapach taki różano-piżmowy i akurat dzisiaj bardzo fajnie wybrzmiewa i zaczynam się wahać, czy sprzedawać. To jest niebezpieczne, żebym ja wąchała teraz te zapachy, bo zacznę zmieniać zdanie, ale nie. Jeżeli pokazuję Wam je, to znaczy, że je wystawiam, będę je sprzedawać. Róża jakaś taka lekko owocowa, lekko drzewna, bardzo kobiecy zapach, dość uniwersalny. Bardziej go widzę na wiosnę na przykład, ale jesienią również. Zimą może nie do końca, ale jesienny zapach jest to jak najbardziej. Jest taki znowu jednym z tych otulaczy takich ciepłych, różanych. Trzeba lubić róże, żeby zakupić ten zapach po prostu. Następne zapachy to mam dwa z firmy Jardin Bohème. One są dostępne w Douglasie i tutaj mam 50 ml wody perfumowanej Escapade Solaire. Taki oto, zobaczcie ile jest, prawie pełny, no niewielki ubytek. Wszystko dokładnie widać na filmie, także można to zauważyć. Taki cieniowany flakon i to już jest zapach taki letni bardziej, wiecie?
ale bardzo też przyjemne. Nie wiem, czy mówiłam, to jest 50 ml wody perfumowanej i no z czego za 60 zł. One są droższe w Douglasie, od razu mówię, zresztą link w opisie macie, więc możecie sobie sami zobaczyć. Bardzo przyjemny taki cytrusowo, słoneczno, kwiatowo, energetyczny zapach. Świetnie się sprawdzi na co dzień, latem, do pracy, nie jest to zapach inwazyjny, dość taki odświeżający, rzekłabym. I jego brat, czy też siostra, to jest Jardin Bohème Promesse Eternelle, czyli Wieczna Obietnica. Nie znam francuskiego, ale domyślam się po prostu, bo troszkę podobne są te słowa do angielskiego. I to jest też 50 ml, też woda perfumowana. Ja w ogóle się zdziwiłam, bo cały czas byłam przekonana, że to są wody toaletowe. Też pokażę, ile tutaj tego jest. No też prawie pełny, no nie wiem, parę mililitrów ubytku. To jest maks, nie? Także widać. I co my tu... Też za 60 zł go zamierzam sprzedać. I to jest zapach już nie tak cytrusowy, jak ten żółty. On jest bardziej kwiatowy, powiedziałabym, ale ma też nutę świeżości w sobie. Jest delikatniejszy, jest bardziej eteryczny, jest bardziej zwiewny, mniej taki słoneczno-cytrusowy. No dobra, może trochę cytrusów w otwarciu jest, ale jakichś takich świeższych w tym zapachu. W tym takie są słodsze, trochę. Tutaj jest trochę bardziej świeżo. I znowu, do fragrantyki odsyłam, jeżeli chcecie poczytać sobie opinie innych użytkowników. Nie wiem, czy nawet te zapachy mają. Może mają, nawet nie sprawdzałam, szczerze mówiąc. Ale na pewno gdzieś tam w internecie można je znaleźć, może nawet na stronie Douglasa. Kolejny to zapach, jest to Guerlain, woda toaletowa Bloom of Rose. Przypatrzcie się, taka pojemność, tyle zostało. No to już jest większe zużycie, natomiast w dalszym ciągu no, zdecydowana większość flakonu jest obecna. Tutaj mamy 100 ml wody toaletowej, cena 180 zł. Tutaj jest róża, jest lawenda. Jest spokojnie, jest elegancko, ale i mi z kolei coś przeszkadza, właśnie jakaś taka zakurzona nuta w nim. No po prostu. Ale ma swoich zwolenników, wiem o tym, więc myślę, że komuś się spodoba. Po prostu jest to spokojny zapach, elegancki, kobiecy. Znowu, mariaż róży z lawendą, tak bym go określiła. Aczkolwiek lawenda w tym akurat zapachu jest trochę mniej, przynajmniej w mojej opinii, wyczuwalna niż w pierwowzorach. Pierwowzorze, może tak. I zdecydowanie jest mniej słodki, bardziej kwiatowy od pierwowzoru. Pierwowzór jest no, taki gęstszy, bardziej zawiesisty, ten jest świeższy, bardziej kwiatowy, właśnie w stronę różaną, ale z tą taką nutą, no, która nie do końca mi odpowiada, dlatego też znalazł się po prostu wśród kolegów, którzy mam nadzieję niebawem opuszczą mój dom. Chociaż cały czas się wahałam, bo każdy z nich ma coś w sobie i wiecie, zapachy są takie kapryśne. Czasami po prostu są dni, że lepiej pachną, a czasami właśnie podejmujemy decyzję o rozstaniu, a potem żałujemy. No ale to już jakby nie wasza sprawa i problem. Następny to Clean Ultimate, woda perfumowana. Można zobaczyć, ile zostało. Korek taki metalowy. To jest 100 ml, to już chyba mówiłam nawet i cena za ten zapach to 90 zł, więc myślę, że też całkiem korzystna. Clean, jak wiecie lub nie, specjalizuje się w zapachach czystości i to też jest taki detergentowo-mydełkowo czysty zapach, taki piżmowo, biało-piżmowo, lekko kwiatowy, lekko cytrusowy. Bardzo taki do pomylenia w zasadzie nawet z pielęgnacją. Po prostu czysty zapach. To jest zapach czystości. Tak bym to określiła. Ok. Następny to Armani Diamond Rose. 50 ml gagatek. Pokażę bliżej. Kryształek. Przepiękne w ogóle opakowanie. Też się wahałam, wiecie co, czy go sprzedawać. To jest fajny zapach właśnie na lato albo na wiosnę. Ma w coś sobie właśnie takiego diamentowego, takiego, wiecie, jakbyśmy patrzyli na połyskującą biżuterię.
To jest woda toaletowa 50 ml, cena to 70 zł. Tu jest sporo kwiatów, sporo akcentów takich krystalicznie czystych. Tak, krystaliczność to jest dobry opis z tego. To są krystaliczne kwiaty, trochę piżma, elegancki zapach, nietypowy z domieszką róży oczywiście, która się znalazła też w nazwie. Ale czy ona jest, to jest już, jeżeli jest róża, to taka bardziej delikatna, bardziej świeża, nie taka dojrzała. Także ten. Następne. Mamy Avon. Avon się tutaj znalazł. Taki oto. Nie wiem, nie będzie widać chyba. Widać coś, czy nie widać? Jest chwościk. No nie widać, ale on jest praktycznie pełny. Może parę psików z niego zeszło, więc prawie nówka to jest. To jest woda perfumowana 50 ml. Jego cena to 15 zł. I on mi nie do końca podszedł. To jest najmniej lubiany przeze mnie, najmniej lubiana przeze mnie odsłona Faraway. Jest bardzo otulająco. Trochę, nawet może zgrzeszę, ale trochę z Tom Ford Noir mi się kojarzy. Ale w nim jest coś takiego, co mi zgrzyta, co nie do końca mi odpowiada. Nawet nie wiem dlaczego. No jest jakaś taka nuta specyficzna i ciężko mi nawet powiedzieć co. W każdym razie jest to zapach drzewny, otulający, waniliowy, białe kwiaty. Nie tak ciężki jak Faraway podstawowe, jest taki słodszy, może troszkę taki bardziej przymilny, ale właśnie z jakąś taką nutą, którą być może tylko mój nos wyczuwa, no nie wiem. W każdym razie 15 zł za niego. Następny to Clean, znowu zapach z marki Clean, z tych zapachów czystych. Blonde Rose, to jest Clean Reserve, zobaczcie jaka jest pojemność, drewniany korek w ogóle, cudaczne, fajne. To jest woda perfumowana, kwiatowo-piżmowa, rodzina. I to jest taka chłodna róża. To jest chłodna róża. Taka krystalicznie czysta róża. Coś jakbyśmy może pomieszali ten Ultimate z różą po prostu. Ciekawy zapach, ciekawy. Dość go lubię, szczerze mówiąc, bo czasami te zapachy Clean albo Rituals też. Ja akurat Ritualsa tutaj chyba nie mam, a może jeszcze jeden bym miała do sprzedaży, ale to kiedy indziej. Czasami mnie coś w nich drażni i ten jest akurat bardzo mi odpowiadający, ale rzadko go używam. Jest świeży, czysty, różany, z jakąś taką elegancką nutą. Nie jest infantylny w żadnym wypadku. Myślę, że dobry byłby jako zapach do pracy. I taki jest... No ciekawy jest. Znowu zaczynam żałować, że go sprzedaję, ale dobra, mu czegoś się trzeba pozbyć. Następny to Thierry Mugler. To jest Angel Nova. Angel Nova 50 ml wody perfumowanej. Tyle zostało mi, także też sporo, większość. Z tego coś tu z tyłu. Tak, to jest napełnialny, że można go ponownie napełnić ten flakon. I cena za niego to 200 zł. Tak oto się kształtuje, tak wygląda. Kartonów niestety nie mam, ale wszystkie perfumy są przechowywane właściwie. Wiecie, że ja w zaciemnionych miejscach je trzymam po prostu w szafkach i nie ma prawa się z nimi nic stać. One są naprawdę bardzo dobrze pachnące, więc nie ma problemu. Angel Nova to jest róża z lekką paczulą, z czymś trochę owocowym, takim malinowym, ale też z jakąś nutą, która mnie po prostu drażni. Tutaj też musicie lubić nutę róży. Nutę musicie lubić, wiecie, muzykę ogólnie. Słabo mi. Dobra. Następnie zapach nietypowy, specyficzny. Znowu z tej serii takiej czystej, takiej mydełkowej, ale taki no nietypowy, tak? Jest tutaj jakaś taka nuta owoców, ale też nuta świeżości, zapach bardzo ładny, na wiosnę, lato, ale też na jesień jak najbardziej by się sprawdził. Zarco Perfume Ménage Toi, 100 ml woda perfumowana i za niego 300 zł.
żądam. Jeżeli ktoś zechce kupić, no nie są to zapachy tanie. Jeszcze się bije z myślami. On jest fajny, jest taki świeży, trochę owocowy, trochę dziwaczny, ale nie trudny. To nie jest właśnie trudny zapach, jeżeli boicie się tej niszy takiej trudnej, to nie, to raczej nie. To jest zapach taki przyjemny, świeży, lekko owocowy, ale z jakimś takim twistem, co sprawia, że nie jest sztampowy, jest taki inny niż wszystkie. Ale bardzo przyjemny, bardzo miło się go nosiło. Ale jego czas chyba w mojej kolekcji dobiegł końca. Dolce & Gabbana Parfum Intense. A tutaj pokazywałam ile? No prawie całe. Całe opakowanie prawie. Intense. No wypalcowałam, bo dotykałam. No tutaj przenosiłam. Ale obczyszczę oczywiście do paczki. Wszystkie perfumy będą przetarte, obczyszczone. Nie ma problemu. Nie widać. O, widać. Tu już jest tak, no ale w dalszym ciągu jest zdecydowana większość flakonu. To jest 50 ml wody perfumowanej i cena za te perfumy to 100 zł. Zapach pianki marshmallow, słuchajcie, trochę z wanilią, trochę z drzewnością. No, totalnie bożonarodzeniowy, szczerze mówiąc, ale też ze sporą dozą elegancji. Jeżeli szukacie jakiegoś zapachu na święta, to myślę, że ten zapach mógłby być dobry. Jako taka słodycz, ale nie infantylna słodycz. Taka otulająca, bardzo przyjemna, elegancka i dojrzała jednak. Bo pianka marshmallow może się kojarzyć infantylnie. Nie, to nie jest ten zapach. On jest dość dojrzały, dość seksowny nawet. Zmysłowy, taki do wieczorowej kreacji. Właśnie widzę może na Sylwestra kogoś w tym zapachu. No i ostatni tutaj z moich ananasów to jest Dolce & Gabbana The Only One 2. Takie oto opakowanie. No, przetrzemy. Też widzicie, że jest no, większość tego flakonu. No ile tam może być ubytku? Widać dokładnie. Wszystko widać dokładnie na załączonym obrazku. 50 ml wody perfumowanej, 150 zł to jest cena za niego. To jest zapach różano, trochę drzewno, oleisty. Źle to brzmi. To jest dobry zapach, to jest bardzo dobry zapach, ale znowu ma jakąś taką nutę, która mi przeszkadza. Podobnie jak w Angel Nova, jak w Linter The Intense. No jest w nim coś takiego cięższego, taki podton jakby cięższy. To są, dla mnie to jest taka mocna, czerwona, aksamitna róża z wanilią, z nutami drzewnymi, może trochę kawy, jakaś niewielka domieszka. I trochę owoców. To tutaj też jest jakby trochę czerwonych owoców domieszanych w tej kompozycji. Dobra. Jeszcze raz powtórzę. Zapachy, które Wam pokazuję, są zapachami oryginalnymi. Są dobrze przechowywane w ciemnych takich półeczkach, szafeczkach. Nie dociera do nich światło, nic się z nimi absolutnie nie działo. Wszystkie są super pachnące, jeżeli o to chodzi. Wysyłam przez Pocztę Polską. Koszt przesyłki do każdego flakonu to 15 zł, chyba że ktoś kupi ode mnie dwa flakony, wtedy koszt przesyłki jest po mojej stronie. Ok? Ok. Też sobie tutaj zastrzegam prawo do wysyłki do 3 dni roboczych po zakupie danego zapachu. Najczęściej staram się jeszcze tego samego dnia wysyłać, ale różnie to bywa. Ja też jestem osobą dość taką zabieganą, zajętą i może być to różnie, ale maksimum, to jest absolutne maksimum, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło tak późno wysłać, do 3 dni roboczych, tak? Wszyscy notujemy albo zapamiętujemy. Okej. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Staram się zapakować to w sposób bezpieczny, staram się też dorzucić jakąś jedną, czy dwie, czy może czasem więcej próbeczek, zależnie co tam znajdę, co mi się uda wyszukać, także dodatkowe, malutkie co prawda bonusiki, no ale coś tam będzie można delikatnego znaleźć w takiej paczuszce. Numer konta bankowego, na który należy dokonać przelewu, jest w opisie pod spodem. Tak samo, jeszcze raz przypomnę, jak linki do zapachów i do pojemności, które dzisiaj pokazałam, można sobie zobaczyć, ile mniej więcej w sklepach one kosztują, żeby nie było, że no wiecie. No i te ceny, które podałam, są cenami ostatecznymi, nie targujemy się, ok? No
I tak to w zasadzie chyba wszystko. Tak, numer konta bankowego jest pod spodem w opisie. Proszę tam podać imię i nazwisko, adres, gdzie mam wysłać te perfumy, które to mają być perfumy, czyli muszę mieć Wasze dane, imię, nazwisko, adres, tak? Jakie perfumy zakupujecie? No i cóż, mam nadzieję, że skusicie się na któryś z zapachów, że będzie Wam dobrze służył, tak jak mi one służyły. Bo ciężko mi się zawsze rozstawać z zapachami. Mimo wszystko, nawet jeżeli one są trochę mniej lubiane albo rzadziej używane, to zawsze duma. Wiecie co, stanę przed tą szafką i duma. Oddać, nie oddać. Sprzedać, nie sprzedać. No, ale podjęłam tą decyzję, potrzebuję kasy, wiecie. No chyba jak każdy, prawda? Starałam się, żeby były te ceny no takie przystępne, prawda? No w niektórych to nie mogę ich, niektórych zapachów sprzedać za 50 zł, bo są znacznie więcej warte. No ale starałam się jednak takie, żeby te ceny były racjonalne. No nic, będę też aktualizować listę w opisie, których zapachów już nie ma, tak? Będzie to widać w opisie. Tak, żeby wszyscy wiedzieli, czy coś zostało jeszcze, czy w ogóle wszystko może zostało, może nikt mi nie będzie chciał kupić. Jeżeli tak się okaże, to ja gdzieś na Allegro je prawdopodobnie wystawię, ale wolę tego uniknąć, bo nie chcę mi się robić zdjęć, pokazywać tego z obcymi ludźmi, wiecie, tutaj dywagować. Chociaż wielokrotnie wcześniej w przeszłości sprzedawałam, ale stwierdziłam, że tym razem czemu nie na kanale YouTube dla miłośników perfumy. Okej, całkiem fajnie. No nic, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i miłego kupowania. Pa! You